I Siemandero po raz 31. Tak jest. Już w tym momencie rozpoczynamy kolejny odcinek. Codziennie jedna kaseta, nic tu nie ma w podpisie, jeśli chodzi o tą kasetkę, którą mam teraz w ręku i którą odpalam właśnie po raz 31, czyli 31 kaset już za nami, zaraz za chwilę będzie, bo będziemy właśnie teraz się przyglądać, co 31. propozycja kasetowa ma dla nas teraz, w tym właśnie czasie. Początek, nie wiem co jest, przewinąłem asekuracyjnie, bo mówię może, a nóż widelec, coś ominąłem, ale nie, jednak tak się rozpoczyna. Pierwsza odsłona, pierwszy film na tejże kasecie, co to, jakie to, o co tu chodzi. No właśnie, mam nadzieję, że za chwil kilka, jakiś tytuł nam się pojawi. Na jedynce to poleciało. Natural Lies, czyli co? Naturalne kłamstwa, tak by to przeczytał lektor, zaraz się dowiemy. Dokładnie tak nam mówi lektor i się dalej bawimy, przewijamy i zaznajamiamy z 31 kasetą w cyklu Codziennie jedna kaseta. No właśnie, fajnie to wszystko nam przebiega i dużo już się dowiedzieliśmy i jeszcze mam nadzieję się niejednego dowiemy w kwestiach ciekawych, jeśli chodzi o akcje, które ktoś nagrywał kiedyś, dawno temu i się cieszył z tych nagrań, a teraz my możemy to zweryfikować i też razem wspólnie się z tego, co się nam odkryje, cieszyć, mam nadzieję, albo i też smucić, bo może być coś podpisane z wielkim potencjałem, a się okaże, że będzie to jedno wielkie kłamstwo i skasowana akcja. No ale też tak bywa, nic się na to nie poradzi, dobrze o tym wiemy i tylko trzeba trzymać kciukersy za tym, aby większość się rzeczy zgadzała. Co byśmy mogli później sobie bez żadnego zająknięcia odzyskać, jeśli chodzi o zawartość oczywiście na kasetach z kitraną i którą można uratować od zapomnienia, utracenia i całkowitego sponiewierania, że tak powiem, przez czas, miejsce i ludzi, którzy się tym zajmowali w dawnych czasach, czyli traktowali kasety po macoszemu, na zasadzie wpieprzyć je gdzieś w kąt, może nie śmietnika, ale śmietnika też zresztą, bo to nie raz, nie dwa były akcje, że lądowały potężne ilości na haziokach, ale chociażby chodzi o piwnicę, strych, garaż i jeszcze inne miejsce, w którym kasetki no, nie za bardzo dobrze się czują i żyją. Albo inaczej, żyją w nich pleśni, grzyb, smród i bajzel. Jednym słowem się robi z nich, tak jest. Są w rozsypce później, po czasie dłuższego tam leżakowania. No dobrze, ale to moje tam gadki, które dobrze znacie i wiecie, bo sami się zajmujecie tematem, a jak ktoś ma problem i nie wie, co zrobić z kasetami i chce na przykład się dowiedzieć, co na nich jest, to jak najbardziej do mnie może je przysyłać, wysyłać, informować, że ma i w jakiś sposób je mogę przechwycić bez żadnego zająknięcia. Macie ilości duże, małe, jakie chcecie, to wysyłajcie i tutaj będziemy się bawić w odzysk. W odzysk, w namierzanie, we wspominanie i we wszystkie inne akcje związane z nostalgicznym przypomnieniem sobie no właśnie, tego co ktoś kiedyś nagrywał i pamiętał o tym, albo no cóż, później sobie przypomniał, bo sobie zobaczył na przeglądzie właśnie w jednym z odcinków, że właśnie, cholera, nagrywałem to, ale fajnie. Natural Lies, to takie coś nam pierwszego się pojawiło i chyba dalej cały czas leci. Podejrzewam, że drugi film tutaj z kitrany, no zaraz za chwilę się nam po prostu odsłoni, no bo jakbyż mogło być inaczej. Chyba, że tylko będzie jeden, no bo też tak się zdarzało, że ktoś jedną, jedyną pozycję kasetową, jedną pozycję filmową na kasecie po prostu sobie zachował. Ale to, mam nadzieję, za moment nam się wyjaśni i zweryfikuje. Wszystkie dane odnośnie wysyłek do mnie, wszelakich różnych
kasety popsute, na, nie wiem, do naprawy, urwane, nie wiem, jeszcze jakie inne, nie wyrzucajcie, tylko do mnie wysyłajcie, bo się nimi zaopiekuję, rzecz jasna. No i tyle. A jak nie macie, albo macie jakieś inne kwestie, to też mail jest podany. Odzywam się osobiście, bez żadnych wyręczycieli. No dobra, teraz co ja tu dalej jeszcze w międzyczasie sobie popatrzę, żeby czasu nie marnować, bo na kolejne kasety czas najwyższy i trzeba je oczywiście przygotować odpowiednio do kolejnych odcinków, czyli przewinąć, no i rzecz jasna mieć konkretnie pod ręką, tak aby nie było nudy i lipy, że sobie to czas wydłuża i nudy są przez to na właśnie takim przeglądzie, ale cały czas ten Natural Lies jeszcze nam widnieje na ekranach, bo ewidentnie ten aktor i ci aktorzy tutaj się cały czas pojawiają na ekranie. Dobra, ja sobie w międzyczasie drugą jakąś kasetkę pyknę do przodu, żeby wiedzieć, co na niej jest i czy się zgadza to, co tutaj mam pod ręką opisane. Długi dosyć to film, aż się dziwię. Chyba, że tak wolno się przewija. Nie wiem, nie zwracam uwagi jakoś szczególnie, bo gadam do was i skupiam się na moim prowadzeniu akcji podczas 31 odcinka, co by wam jak najwięcej powiedzieć różnych kwestii, które mam w głowie. Czekaj, co my tu mamy? To nie. Dobrze. I kolejna. Widzicie, jak to fajnie idzie dwutorowo? Znaczy nie widzicie, bo widzicie tylko to, co na ekranie, ale może słyszycie to, co ja tutaj jeszcze uskuteczniam w tle. No dobra, ale dalej cały czas ten film, bez dwóch zdań. Jeszcze nam leci, chyba że to jest może jakiś miniserial, nie wiem, ale to by powiedział chyba lektor, że to jest pierwszy odcinek. Zresztą nie usłyszeliśmy tego, bo ja to bardzo szybko... A nie, dobra, mamy, koniec. Uff, się nagadałem, a się to stało, co bym chciał i wreszcie Natural Lies się skończyło, ale wchodzi nam coś kolejnego, nie wiem, jakaś rozmowa. Czyżby to było Beyond Reality? Tak by się zapowiadało. Bardzo by mnie interesowała taka kwestia, bo zbieram odcinki, nie tylko ja, bo przecież tutaj pierwszy sezon i drugi, nie, The Outer Limits to będzie. No to akurat jest w komplecie, także wszystkie sezony gdzieś tam latają po internetach, to raczej tutaj już chyba nic nie wyskrobimy z tej kasety, ale jeszcze raz akuracyjnie troszkę do przodu przewinę, co by tutaj się upewnić, że rzeczywiście mam rację w tej kwestii, ale raczej nic tutaj nie, już się chyba nie wyskrobię z tego. Obym się mylił. No, także Outer Limits na pang jest w internetach, Beyond Reality nie ma i większość odcinków z pierwszego sezonu chyba, jak dobrze pamiętam, to mam. Z drugiego też trochę jest, ale to i tak daleka droga do tego, aby komplet się gdzieś udało zdobyć. No chyba, że ktoś ma, oczywiście też namawiam do takiego odzewu i odzywania się do mnie w kwestiach chwalenia i bardziej może informowania, co macie, bo to jest naprawdę ważne. Dlatego, że możemy razem wspólnie to uzbierać to, czyli odcinki sezonów, odcinki z serialu danego z sezonu, nie wiem, pierwszego, drugiego i tak dalej, o ile tyle było danej serii. Natomiast, no właśnie, dużo różnych rozgrzebanych tematów jest, niepokończonych. Kwestia wymiany jak najbardziej jest tutaj wskazana, wręcz namawiałbym do tego, abyście się odzywali też w kwestiach, co macie, czego nie macie, co poszukujecie i tak dalej, bo naprawdę można fajne wymiany i całe serie w ten sposób uzbierać. A ja zaraz za chwilę sobie pyknę jeszcze gwoli formalności raz na play, żeby zobaczyć, czy tam nic jeszcze nam się nie urodziło i tyle. Dobra.
O, końcóweczka kasety jak byk. No i teraz tylko te Natural Lies mnie interesują, czy to jest rzeczywiście jakieś coś godnego zainteresowania. A tu mamy koniec kasety. No i koniec tym samym odcinka. 31 za nami, 32 przed nami. Na razie hojo.